Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko, niezłe wdzianko. Nie zapomnijcie o łapeczkę w górę. O czym jeszcze? O subskrypcji. I dzwoneczku i pamiętajcie, wpadajcie do Bartek i Wielki Tata, zostawcie mu suba, bo to nasze ziomy. Gramy w Cupheada. Za moje pieniążki. Za jego pieniążki. Nie, Cupheada to ja chyba kupiłem. Czy ty kupiłeś? Ja. No dobra, ty kupisz za swoje tam, co dostałeś. Gramy, zaczynamy przechodzić ją od początku, jeżeli wam się. Tak? Bo tu się pokazał taki telewizor i X. I nie wiem, czy się opłaca. Nie, to się nagrywa, właśnie dlatego tak napisałem, to się nagrywa. Jeżeli wam się spodoba ten odcineczek, to będziemy nagrywać dalej Cupheada, a jeżeli nie, będziemy próbować coś innego, prawda? Dzisiaj mega gorąco, graliśmy dzisiaj w piłę, byliśmy na lodach, prawda? Dobra, leci mniej gadania, więcej grania. Olek, wybieramy gracza, zaczynamy. Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że znacie Cupheada. Jest też bajka animowana na Netflixie Cuphead, tylko że z napisami angielskimi chyba. Tak? Dobrze kojarzę? Tak! Pamiętasz, chciałem ci włączyć Cuphead. Tak, tak, nieważne. Ale ja to oglądałem polskie. Dobra, dawno, dawno temu na magicz... Nie przewijaj wstecz! No co ty robisz? Ja chciałem widzom przeczytać, no Olek! Pewnego dnia braciszkowie bardzo oddalili się od domu. Mimo wielu ostrzeżeń, Czajnisława zeszli na manowce i trafili do kasyna. Diabełe. Dawaj. W środku Filuś i Kubuś zaliczają serię zwycięstw przy stole do gry w kości. Ja cię kręcę! Wrzasnął na to kości król, szemrany szef kasyna. Oni cały czas wygrywają. Dalej? Czyli podpiszą kontrakt z diabłem? Niezła seria, chłopaki, zaśmiał się ktoś. Podszedł do stołu. Braciszkowie wstrzymali oddech. Był to właściciel kasyna, sam diabeł. Może byśmy podnieśli stawkę? Zaproponował, szczerząc zęby w uśmiechu. Dawaj dalej. Jeśli wygracie jeszcze raz, dostaniecie całą kasę mojego kasyna. Zadudnił diabeł. Ale jak przegracie, wasze dusze będą moje. Umowa stoi? Dalej. Znęcony łatwym łupem Filuś przytaknął i chwycił kości, by nimi rzucić. Realne budzkie Filuś nie krzyknął, Kubuś czuł bowiem, co im grozi. Niestety było już za późno. Dalej. Dwie jedynki, zaśmiał się diabeł, uderzając w podłogę. Przegraliście! Braciszkowie zadrżeli ze strachu, gdy nachylił się nad nim. Nad nimi, przepraszam. No to co z tymi duszami? Znak zapytania. Braciszkowie zaczęli błagać o rzeczy. Możemy jakoś inaczej spłacić ten dług? Zagaił Kubuś. Tak prosimy pana, dodał śpiesznie Filuś. Amen. Może i możecie, parsknął diabeł, wyciągając listę. Mam tu spis nieuchwytnych dłużników. Przynieście mi ich duszę, a może puszę wam to płazem i wy herbaciane kołki. Nie i wy, tylko wy herbaciane kołki. Dawaj. No to ru! Ryknął diabeł po chamsku, wywalając chłopców za drzwi. Macie czas do jutra, do północy, żeby zebrać te dusze, inaczej wasze będą moje. Filuś i Kubuś byli tak przerażeni, że jak uciekali, to mało im buty nie pospadały. Chodź Kubi, wysapał Filuś. Musimy znaleźć Czajnisława. On będzie wiedział, co robić. Dalej. I zaczynamy grę. Czyli będziemy teraz... A, jeszcze będzie u tego Czajnisława. O, Czajnisław. Nie śpię się, no. Wiem, że chcecie być pachołkami diabełe. Dalej. Ale jeśli odmówicie, nie chcę wiedzieć, co was spotka. Dalej. Na razie musicie udawać posłusznych. Lećcie po te cyrografy. Tylko przygotujcie się na niezłą przeprawę. Kumple waszego dłużnika nie przywitają was z otwartymi ramionami. Możecie być wręcz pewni, że wyjdą z nich straszliwe bestie. Weźcie tę miksturę, żebyście mi nie tam uschli na wiór. No. Zyskacie dzięki niej niewiarygodne zdolności magiczne.
podejdźcie do mojego biurka i użyjcie mistycznego kałamarza. Musicie się przygotować na niezłą burdę. Musisz pod samouczek. A, tu teraz się uczymy, co i jak się robi, tak? Samouczek. Kucanie. Przytrzymać. Dobra, załatwione. Skok, hop. Pęd, czyli trójkącik, bo gramy na konsoli. W dół spadamy z jakiś strzał. Dobra. Tak jest. R1, stój. Dobra. R1 to jest kół, tak? Dobra, i teraz tu musisz strzelić chyba. Wyceluj. R1, stój. No. No, dawaj, strzelaj. Poczekaj. To musisz wcześniej. O. Nie, tu stąd. Musisz R1 czym... Daj, kochani. O, dobra. Przeskakujemy. Odbicie. Hop. Aj, nie udało się. Hop. I jeszcze jedno. Wskrzeszenie. Może wskrzeszenie. Wskrzesz ducha nienależącego, nieżyjącego towarzysza dobrze wymierzonym odbiciem. Super atak kółeczkiem. Dobra, już chyba wystarczy, tak? Nie, bo chcę sobie kartę nabić. No to nie nabijaj teraz. No szkoda czasu, no widzowie, patrzą, a ty sobie będziesz karty. Lecimy dalej. Super atak. Monety, a co te monety? A, za te monety możesz kupować coś potem, tak? Lepsze bronie. Ataki. Ataki. Dodatkowe życia. Super, rozkład lotosko. Dobra, lecimy dalej z grom. Wyjście i co, idziemy już łapać te dusze dla diabła? Bo ja nie wiem, ty już grałeś. A, idziemy. Mam jedną monetkę. Na razie jedną monetkę. Tutaj jest. No to się poczekaj! Czekaj, synuś! Ja też kiedyś taki byłem, ciągle szukają kłopotów. Naciśnij. Biegałem, skakałem, strzelałem. Naciśnij. Teraz wolę spacerować i czasem coś obejrzę. Ale, pozwólcie, że wam pomogę. Proszę bardzo. Trzy monetki. Trzy monetki, czyli coś, jakiś atak kupisz, tak? Czy na razie najpierw musimy pokonać kogoś? Cztery monetki można kupić atak, a trzy można kupić dodatkowe rzeczy. Okej, okay. Pościgówka za cztery, serce dodatkowe, może dodatkowe serce. Śrutówka, ośmiostrzał, bomba dymna, zawrotówka. A ja poczekaj, co to? To może serce, to jest pościgówka. Orbitując chaos, duży zasięg obrażeń poniżej średnich, nie trzeba celować. To może to? Dobra, dawaj. Dobra, i wstecz. Wychodzimy, mamy pościgówkę i pierwszą misję. Trzymajcie kciukory. O, poczekaj. Nowo kupiony przedmiot trzeba użyć, żeby coś wam dały. Zerknijcie do menu przedmiotów. Trójkąt. No. Pościgówka. A, czyli musiałeś go sobie wybrać, żeby go można używać. Na warzywa. A po co na warzywa? A, dobra. Zwykły. Postaramy się nie na prostym. Oluś, trzymamy kciuki. Jedziemy z pierwszą. Przyszedłem. A, tu jest, pokażę wam Oluś sztuczkę, bo on się chowa za niego. Patrzcie. On se pluje i to jest taki myk na łatwiznę, żeby go przejść łatwym sposobem. Więc zdradzamy. Nie możecie się trafić. Zdradzamy tajemnicę, jak go pokonać rzuć kartą. Tak jest. Tu jak zadajecie dużo ciosów, buduje wam się karta, czyli super atak. I tu chodzi o to, że to są dłużnicy diabła, zabieramy ich duszę i oddajemy diabłu, tak? Dobra. Już koniec? A nie, jeszcze będzie ten. Cebula. A po cebuli co będzie? A, tu musisz uważać na krople. Dawaj, jeszcze. A, no tak, a suli... O! Czy mu się uda? Ojej! Nie udało, miałeś tarczy. Przeszliśmy tylko połowę. Próbujemy jeszcze raz. Trzymajcie kciukory. O, dawaj. Czyli kartofelek rachu ciachu. A, bo tu nie trzeba celować, on sam lecą. Ale odwróć się do niego, będzie szybciej. Dobra. Możesz karciochę, albo karciochę zostawisz na cebulę. Zbieraj karciochy na cebulę, tak? Żebyś ją jak najszybciej pokonał. Mam już jedną kartę. Dobra. Oj, tylko jedną, bo już ziemniaczek się zakupuje. Tylko teraz nie daj plamy, synu. Celuj. Dawaj. Uwaga, będzie płakał. Uwaga. Dobrze. Trzymamy kciukory. O, lek.
O, lekko. No po co podszedłeś? Matko Boska! Czy dasz radę? A coś po cebuli będzie? Tak, będzie trzeci. O, mały włos, o matko Boska, jakim jest szczęście. Uważaj! Dobrze. Cebula, znikaj! Dobra, mamy cebulę pokonaną, lecimy z kolejnym. Uwaga. O nie! Przegraliśmy na marchewce! Łomatko Boska Częstochowska. Ostatni, nie ostatni, musimy przejść. Jak przejdziemy, to na dzisiaj kończymy pierwszy odcinek, drugi odcinek, druga plansza. Okej? Okay? Olek? O nie, dwa życie stracić. O nie, no Olek. Dawaj, uwaga, trzymamy kciugory. Dawaj, dawaj. Ziemniaka to pykniemy raz, dwa, trzy. Myku, myku, już jest w koszyku naszym. Ciach, 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 ciach. Dobrze, dobrze. Ciach, ciach, super. Dobrze, to idzie. Myślę, że na bank nakręcimy drugi odcinek, a trzecim, czwartym zobaczymy, jak wam się to będzie podobało. Masz już dwie karty? A może karty zostawię sobie na ten? Ile możesz mieć kart maksymalnie, jeśli się uzbierać? Co, Olek, sprawdzałeś kiedyś? Ojej, uważaj! No cztery, a potem będzie super. A, no to zbieraj na to. Znaczy pięć są. To trzeba było zbierać. Ej, ta super. No nie! Ej, ta super jest. Ludź! Ej, ta super. Jest to będzie wstawione. 5 minutes later. 5 minutes later. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobała ta gra. Pamiętajcie zostawić łapeczki w górę. Mam nadzieję, że Olek teraz przejdzie. I pierwszy odcineczek kończymy, w drugim odcinku lecimy do drugiej planszy. O, no planszy, no tego dusz następny, nie wiem jak to się, no plansze to się nazywa. Nie. A jak się nazywa? Ty się skup na gramie. No bo to są plansze, no synek, no jak nie zwał te... Plansze. O, wchodzisz do nowej planszy, synek. Co? Co, żeś przegrał? Ja cię... To nie jest nowa plansza, tata. Tak się nie mówi. Plansza. Umówmy się tak, że wiem więcej, co się mówi niż ty, wiesz? Nie, plansza się nie mówi. Ojeju, potocznie się tak mówi. Są bossy na kolejnej planszy. Kolejnej misji, na przykład, tak? No tu nie ma misji. No jest misja, musisz pokonać tych bossów. To jest misja. Nie jest. A co to jest? No co to jest, kochani? Pokonać bossów to jak to się inaczej nazywa? No słucham cię. Powiedz, kopeczku. No, mów, śmiało. Cebulka, płacz, tylko nie trafiaj mnie. Ojej! To co? Tata. Tak, słucham. Skacz na te czerwone krople. Ty skakałeś? Ja nie skakałem. Ty też nie skakałeś. No, ale ty skacz. Ale po co mam skakać? No bo one ci dają kartę jedną. One ci dają. Ale kartę. Mam je łapać czy skakać na nie? Skakać na nie. Dobra, kochanie. Czym się uda? Jest! Kamion piona! Za którymś odejściem zdobyty trafeum ceramiczny atak. I tak właśnie kończymy pierwszy odcineczek. Zobaczcie, czas tak naprawdę minuta 42. Premia tylko jeden. Zobaczymy jaka. Minus B. Ale nowy rekord. Hello. No, więcej się go nowy rekord. Bo nowa gra. Czyli nowy rekord. To ty możesz pobić w następnym odcinku. Dobra, chodź siadaj. Trzymajcie się cieplutko. Było fajnie za drugim. Poczekaj. Pokażę widzom, co jutro będziemy. No pokaż. Tylko pokażemy jeszcze, co będziemy jutro. Poczekaj. Poczekaj. Zdobywasz cyrograf Mafia Włoszczyzny. Czyli pierwszy etap za nami, zdobyte. Tylko chciałem powiedzieć, że albo tu żaby są bardzo trudne. Mm-hmm. Albo jutro będziemy. Albo znaczy nie jutro, w kolejnym odcinku będziemy albo grali. Albo na Gold Rama. Dobra.
Albo na borówkę. Albo na borówkę. Znaczy nie borówkę, tylko śliwkę. Dobra, superowko. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. Wiem, że tak troszkę nam średnio szło, ale nam się udało. Zaczynamy. Przeszedł tata. Mam nadzieję, że w drugim odcinku przejdzie Ole kolejną misję, tak? To pamiętajcie, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję. Dzwoneczki. I do następnego odcinka z Cupheadem. To nara nara.